Akcję spróbowaliśmy organizować z grupą zaprzyjaźnionych osób ze środowiska ze względu na tragiczny wypadek, do którego doszło praktycznie miesiąc temu, bo to było 1 czerwca, gdzie w wypadku dwie dziewczyny, jedna z kadry Polski, druga żona Marka Konwy, wielokrotnego reprezentanta kadry Polski, zostały potrącone przez samochód. Raz, że chcemy pomóc dziewczynom, dwa, nie chcemy nagłośnić tą całą sytuację związaną z kierowcami, z rowerzystami na drogach publicznych. 11 lipca pojadą z Częstochowy do Gdańska. Na rowerach, drogami publicznymi, zbierając kilometry, które zamienią na pieniądze dla dziewczyn. Do przejechania mają około 470 kilometrów. Każdemu mówię to samo. Każdy może udostępniać i popularyzować tą akcję. Każdy może wpłacić choćby złotówkę i każdy może nam na trasie kibicować. Grupa ludzi, którzy jadą, jest zamknięta. My to musimy zrobić wszystko zgodnie z prawem i z zachowaniem wszelkich zasad BHP, więc jedzie 15 osób, nie może jechać więcej osób. Jeżeli władze miasta nam pomogą i policja z miasta, to będziemy chcieli, żeby do powiatu Częstochowa jechała z nami większa grupa ludzi, ale o tym będziemy informować na naszym profilu facebookowym. Akcja ma również na celu uświadomienie, że rowerzyści to pełnoprawni użytkownicy drogi oraz zaakcentowanie kwestii bezpieczeństwa kolarzy. Ja każdemu powtarzam za każdym razem, przede wszystkim kup sobie kask i oświetlenie dzienne. Są oświetlenia, które widać w ciągu dnia, patrząc pod słońce z 2 kilometrów, w nocy z 5 kilometrów. Kierowcy nie są w stanie nas zawsze zauważyć i my to podkreślamy. Do tego dochodzi odblaskowe ubranie, kolory nie ciemne, tylko jakieś takie mocno widoczne. No i zdrowy rozsądek przede wszystkim, z jednej jak i z drugiej strony. Zbiórka pieniędzy na rzecz Kasi i Rity już trwa. Znajdziemy ją na stronie pomagam.pl pod nazwą Kasia i Rita, wyścig o życie.